Witam serdecznie. W kontynuacji poprzedniego filmu. I cóż, tam to było Q&A. I tam to PHP zadaśnych druków. Q&A. Questions and answers. To znaczy pytania i odpowiedzi. Najprościej mówiąc. Wasze były pytania albo wskazówki. A moje były odpowiedzi. No i patrzę sobie tak delikatnie w urządzenie przenośne. Elektrokajetem. No i widzę, że już ten film wszedł do sieci. No i wy jeszcze sobie śpicie. No, ale 6 wyświetleń już ma. No dobrze. No więc BHP. Rzeczony Jarek Pawłowski prosił mnie bardzo, żeby powiedzieć o tym ostrzeniu, że dobitnie. Więc znowu pokazuję i postaram się może wykreować jakąś straszliwą rzecz. Z nożami SI to nie jest tak trudno, bo one naprawdę są, jeżeli chodzi o ostrość, to bardzo dobre. One się nie tępią tak łatwo i zarazem dają się szybko naostrzyć. Teraz według tego, co Jarek chciał osiągnąć, ja robię po swojemu, według swojego doświadczenia. Ale widziałem różnych zuchów, że tak powiem, a nie druchów, którzy pokazywali nawet na ostrzałce Falkniven do C4, która jest naprawdę dobra. A takie tam badziewia to możecie sobie kupować tam z kątem jakimś jakiś noży, które ja bym po prostu wziął, jakby były wkręcone w dwa imadła, tak walnął, to bym normalnie przeciął na pół. Zrobiłem tak kiedyś SI5. No ale dobra. Wymyśliłem jakąś tam miniaturkę już pod ten film omawiany w tejże chwili. Wiadomo, że mniejsze ryzyko jest, jak się mniejszym ostrzem, mniejsze ostrze opracowuje na ostrzałce. Paru z was napisało, że do niektórych tam może myśliwskie noże, no to na dziki jakieś czy inne oprawianie, no to rzadka. Ale myśliwskie noże mają tutaj, że tak powiem, gardy wszelakie. Odpowiednio jakoś tak naostrzone są i na żyletkę i trzeba uważać. A bushcraftowy to jest taki nóż, który robi to, co robi, nie muszę tłumaczyć. Powiem wam, że a propos BHP, tak już zacznę, żeby wyluzować kuriozalnie. Przestrzegaj przepisów BHP w pracy, zwłaszcza gdy tam maszyny pracują, bo będziesz wycierał sobie dupę łokciem. Trochę mnie to rozśmieszyło, ale dobra hiperbola, tak zwana.
czyli zamierzony przez sadyzm, a może nawet i nie. Czy łokieć sięgnie do dupy, może tędy, no nie wiem. Nie o to chodzi. Jarek prosił, żeby powiedzieć dobitnie. To znaczy co? Dać takie argumenty i dobić. Będę cały czas trzymał ten nóż i machał, żeby on przypominał o strzałkę i to, co ma przypominać. Za sekundę wrócę. Albo za dwie, czy trzy. I już jestem. Teraz, żeby coś udobitnić. Ja widziałem, jak goście sobie palce chlastali na różnego rodzaju ostrzałkach, kamieniach. Nie wiem, ta idea, czy hajdu. Powiem wam, że nawet jeden z doświadczonych, bardzo leśnych druhów, druh mój serdeczny, też się jakoś chlasnął, dziabnął. Teraz jesteś bezpieczny, bushcraftowcu, jak chcesz sobie w ten sposób nożyk jechać. Ja już nie muszę jechać, bo on jest bardzo ostry. No ale teraz, co to jest dobitność? Dlaczego dobitności oczekiwał tenże kochany Jarosław Pawłowski? No co to właściwie jest? Jeśli biorąc pod uwagę, razi mi to światło trochę, mimo okularków moich fajnych, no to jest to stanowczo i jasno, często głośno i w obrazowy sposób, zgodnie z zasadami obiektywnej logiki, tak bym to ujął, połączonymi z zasadami doświadczenia życiowego, oraz dobrze pojętą bojaźnią ludzką, która człowieka może chronić. Po to mamy strach w głowie, żeby nas chronił. Wiecie, co to znaczy? Nie tak. Tylko tak. Doświadczony pracownik tartaku albo jakiś pilarz zamawia 5 piw, bo ma palce pocięte. Dobrze jest też nie wpadać w pewność siebie i w rutynę, bo to jest niejednokrotnie przyczyną popełniania błędów w wielu obszarach i dziedzinach naszego życia. Jeżeli ktoś taki będzie fafarafa, tak robił tego coś, to w końcu się chlaśnie. Natomiast na czym polega zabawa? Jak ja to powiedzenie lubię. Dosadnie, stanowczo, wymowne, nie wyraziście, bez cienia wątpliwości, też jak mówiłem, dobitność, dobitne, coś takiego właśnie. I teraz jakby to wziąć, tak, przemyśleć, zastanów się, młody adepcie bushcraftu, jak masz 50 lat i zaczynasz chodzić do lasu, no to wedle słów Jarka jesteś adeptem, a adept to młody. No, szkoda palców. To są ostre narzędzia i nie chodzi o to, czy ja mam doświadczenie, czy nie. Za parę dni mam urodziny, których i tak nie obchodzę, życzeń nie przyjmuję, za przyjęte nie dziękuję. Zabawa polega na tym, że ja jestem z nożami od dziecka. Mogę sobie nimi machać, majtać, rzucać,
robić co mi się podoba, stawiać je w rozmaity sposób, wyważać, robić jakieś takie rzeczy, a nie inne. Kiedyś miałem taki punkt na palcu, a to dla popisu robiłem, że nóż trzymałem ostrzem na dziurku, oczywiście mniejszy, i on w ogóle się nie gubił. Badanie środka wyważenia też. No ale teraz pomyśl sobie, czy chciałbyś mieć te paluchy poharatane, jak pójdziesz do lasu później. Albo jak będziesz z kolegami, to co lepiej robić? Popisywać się, jak to ja potrafię, i chlasnąć się, skaleczyć i zniechęcić drugich do pójścia do lasu z nożem albo bez rękawiczek? Czy może będziesz zachowywał te przepisy BHP, bushcraftowa higiena pracy? Tak. Nie chcę mówić jakichś makabryzmów czy zamierzonych innych przeszkód, ale nawet jak człowiek jest zmęczony, upuścić może nóż z ręki. Dobrze jest, naprawdę. Robię to po prostu naprawdę dla Jarka. Na Jarka życzenie, na jego pomysł, ale dla was. Nieważne ile macie lat doświadczenia w bushcrafcie, łażenia po lesie. Im macie więcej lat tych na liczniku i ile lat doświadczenia chodzenia po lasach, to tym bardziej powinniście o tym wiedzieć. I warto pamiętać hasło Major Fugly Cool, tak się nazywa gość, parę razy wspominałem, który zawsze mówił: safety first, my friends. Bezpieczeństwo przede wszystkim, moi przyjaciele. Nie ryzykuj w lesie, jak coś robisz. Nie rób tak, żeby sobie w kolano uderzyć, tylko bij od siebie. Albo tak zrób. Zauważ, jak ja batonuję zawsze. Bo tak, że nie spadnie, nie wyleci ten nóż. Ale ładowarka. Co ja gadam? Ostrzałka. Jeśli już masz, podoba ci się, ktoś tam kupił jedną czy dwie, już się chwalił. Nawet Łazek teraz ostatnio nóż mini Hudson Bay i też sobie Falknivena. Ludzie mają tendencję do tego, że po kamieniu to jadą i rżną ten kamień. A tutaj się kładzie nóż tylko, oczywiście w rękawiczkach, i ciągniesz tylko. Jego siła ciężkości powoduje i twardość diamentu, że nóż nabiera ostrzenia. No i teraz cóż. Bushcraft. Dlaczego Jarek się zwrócił z taką, a nie inną prośbą? Dlatego, że coś pokierowało nim dobrego. Dobro wasze. Nieważne, czy macie te 30 parę do 50 tam czy 60 lat, ale też oglądają młodzież. No i Jarek zwrócił mi uwagę, albo inaczej, nie mi, tylko moją uwagę,
na fakt znany mi. Ja wystrzegam się czołobitności i bałwochwalstwa. Czy to do kogoś, czy przyjmowania takowego. Wiecie, mi się zdarza, że idę po skarżysku, mówią do mnie: dzień dobry, panie centurionie. Albo jak poznają mnie i dowiadują się, że kanał prowadzę, to oni już od razu tam gdzieś. Kiedyś pani profesor szła, opowiadaliśmy o tym. Zarażaj swoją pasję innych, trzeba wpisać i poszukać. Barbara Szczęk, pani profesor, przedstawia. I ona opowiada, jak się u niej buszkrab zaczął. I mówi, że w szoku była, ale kiedyś na tak zwanym placu floriańskim w Skarżysku Kamiennej, tak pod wieczór się robiło, i facet tak jakby drogę zaszedł i mówi: dzień dobry, pani Basiu. No ona mówi sobie: nie znam człowieka. Któż to? Któż to on jest, ten człowiek? No i co? O co chodzi? A ten człowiek mówi: bardzo lubię panią, i się śmieje. Basia zdezorientowana, czy wariat jakiś, czy co? Wokół mówię: nikogo, nawet ni kota, ni psa, ni szczura nawet. To jest cytat, a nie mój. I co się dzieje? Gościu mówi: lubię panią oglądać na kanale Centuriona. Po co to mówię? Ja stoję, a mnie człowiek w Biedronce w Radomiu ostatnio, bo miałem neka na szyi, tylko że miałem do tego neko, który jest cały czas do ostrzenia, więc o niech on tu mi leży i przypomina, bo jest cały czas do ostrzenia jeszcze. Tego na razie jeszcze kondora Warlocka nie pokazuje. Tego to mogłem pokazać i bardzo proszę. I zobaczcie, to pan jest centurion. Do kancelarii przychodzą czasami. Gdzieś wiem, że na zakładach, takich w pracy, w wolnej chwili, to sobie puszczają centuriona. Albo w sklepie kobieta mówi mi: dzień dobry, panie mecenasie, panie centurionie. Mój wnuczek pana ogląda i wnuczka. Ja mówię: jak się nazywają, to może pozdrowie czy coś. Idę sobie gdzieś tam, słyszę hasło, że znam skądś gościa. No i teraz tu się okazuje, że jeżeli na przykład występuje taki bushcraftowiec w moim wieku, to te, co mają 15, 16, no może 20 lat jeszcze, to będą mieli tendencję do naśladowania, a nie do tego, żeby być oryginałem. Powiem wam taką ciekawostkę, żeby to udowodnić, taki stan rzeczy, no to nie wiem, może obrażę kogoś. Będę mówił o koledze swoim i będę mówił o takich opcjach. Tylko muszę znaleźć najpierw tutaj sobie taką ciekawostkę. To a propos szokorka też wam dla śmiechu pokażę. Ale chciałbym, żebyście podumali nad taką kwestią, że tak powiem, że my jesteśmy w naszej bushcraftowej rzeczywistości jak ci, którzy
są w podróży życia. Las to jest po prostu inna planeta, prawda? Zgodzicie się na pewno. No chyba, że się nie zgodzicie. Ja wam powiem tak, że a propos naśladowania, naśladownictwa, wymyśliłem kiedyś takie coś, bo ja piszę takie sentencje, tam 1006 czy 7 zrobiłem. Czasem jest to o kimś. Pokażę wam, która jest o kim, jak to wygląda. W podróży życia wielu ludzi są jak wagony. Dosłownie. Jeśli mielibyśmy to przyrównać do kolei. No i teraz wagony, jak wagony towarowe, załóżmy, nie wyróżniają się niczym szczególnym. Co najwyżej mogą mieć więcej pustki w sobie albo więcej czegoś naładowanego. Nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale mają prawo podróżować. Natomiast ty, drogi centurionie, albo ty, drogi słuchaczu, chcesz dać się zapamiętać w dobry sposób, to bądź jak lokomotywa, a nie jak wagon. Nie garć wagonami, ale bądź jak lokomotywa. Nie kopiuj, nie powielaj, nie naśladuj, zachowuj tożsamość, zachowuj ostrożność, bądź wytrwały i nawet jeżeli się zestarzejesz, bądź jak lokomotywa. Ja na przykład nie mam nic przeciwko, że ktoś tam użyje moich patentów, typu użytkowanie rzeczywistości leśnej, albo leśni druhowie, lub cierpliwy kamień ugotuje. Bo ja mam opatentowane to, gdyby ktoś chciał się kłócić. Bo że wejdzie w obieg, byli tacy też inni. I są, którzy zaimponować chcą. Natomiast ja wam chcę pokazać kolejną rzecz. Na przykład wielu z was, nawet młodych, lubi, nie wiem, Tomka, Forysia, Forestmana, Szokorka. My najczęściej wrzucamy filmy. Dodam też na przykład, że może i Bushcraftowego, czyli Marcina Surowca. Pozdrawiam cię, Marcinek, jak oglądasz. Chociaż nie wiem, czy ty chcesz oglądać Centuriona kanał, ponieważ u ciebie jest tak, że ty pokazujesz taki surowy, techniczny sposób na to, jak może ten Bushcraft wyglądać. I teraz to się dzieje. To jest twoja praca. To masz prawo. Ale takiej gwoli żartów. Słuchajcie. Tu mam zdjęcie. Nie wiem, na ile będzie i jak widoczne. Słabo widać. Ale wierzcie mi, że to jest ni mniej, ni więcej taki demotek zrobiony przeze mnie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może lampka tutaj zgaszę, która oświetla. O, to powinno być lepiej widoczne. Może zrobimy jakieś przyciemnienie. No nie, ale wygląda na zdjęciu jakby nimbem był otoczony. I teraz ma tutaj tego Bushnakera,
którego wysłaliśmy mu w prezencie z Basią, z panią profesor. Ale kto to jest? No, może tak. Albo ja tu zasłonię trochę. To jest Szokork. I teraz zobaczcie, jakie jajo. Święty Szokork. O, tak będzie lepiej widać. Coś jak kąt Gwiezdnych Wojen. Święty Szokork. Ten biały tekst to wam przeczytam już po prostu. Zasiadłszy sobie tutaj, a nie komuś. Pstryk, światełko. Święty Szokork. Znany też pod imieniem Zacny Szokork lub Sprytny Lord Szokork. Święty Bushcraftu, żyjący na przełomie XX i XXI wieku. Miłośnik i obserwator przyrody, zwłaszcza Podlasia. Zasłynął z prowadzenia kanału na YouTube, gdzie dzięki danym mu charyzmatom leśnym za pomocą techniki dokonał licznych cudów mocą daru zwanego Las Okiem Szokorka. To też jest mój wymysł. Cudów Szokorka. Święte Zgromadzenie Bushcraftu nigdy w żaden sposób nie kwestionowało. Ciekawostki. Nie istnieje bałwochwalczy kult jego osoby, choć to zacny leśny druh. No i teraz taki Szokork, Centurion czy ktoś. Przez tego YouTube'a stajemy się, jak to ktoś napisał na niejednym kanale, że stajemy się w jakimś tam stopniu osobami publicznymi. Chociaż nie chcielibyśmy być celebrytami jakimiś czy coś, bo zobaczcie, ile ma subskrypcji, jeśli już mamy bawić się w liczby. Marcin Surowiec. Kilkaset tysięcy już tam chyba jest. 190 tysięcy czy ileś. To już jest taki dobry wynik bardzo. Nie wspomniałem tutaj o innych takich, bo tam zarzuty ciążą gdzieś na tych ludziach, o których ja słyszałem. Nie wymienię kanałów. No ale są to ludzie, którzy znają się na psychologii Bushcraftu i kawusia. Nie wiem, czy to nie są członkowie ZZ Top. ZZ to istnieje jeszcze w ogóle. Ale dobra, dość żartów, bo nie chcę tam sobie przykrości sprawiać takim bushcraftowcom, których nie powiem, że nie lubię, ale nie lubię cech, które przejawiają, nie wiem, takimi negatywnymi cechami może być plagiat, zabieranie pomysłów, podczepianie się pod swoje, wykorzystywanie czyichś patentów, robienie z siebie osoby no niby skromnej, ale jednak ważnej, bo gdzieś tam poszedłem i coś załatwiłem. Zupełnie mnie to nie obchodzi. Nie oglądam, nie subskrybuję i się nie martwię. Po co się będę kłócił to? No cóż. Zabawa polega na tym, że jednak zarówno jedni tamci, Marcin, Surowiec, czy my w jakiś sposób, jak to Jarek zauważył, że ta młodzież będzie naśladować po prostu. Teraz nagle ludzie chcą kondory kupować, bo Centurion nagadał. Wolą już kondory, bo są tańsze niż Essie.
Tomek Foryś to mruczał, narzekał, a jednego za drugim ostatnio coś zaczął kupować. Ten sam Tomek Foryś, który miłośnik małych noży, jak trzymał dosłownie ten egzemplarz w ręku, to jest Essie Hunglass 2, powiedział, że niesamowicie wyważony nóż. No, niesamowicie. Bardzo ergonomiczna rękojeść. Jak na taki duży, to nie jest nawet ciężki taki bardzo. Postrugał sobie, pobawił się, jak się spotkaliśmy, i zaskoczył mnie normalnie. Ale wiecie co, tutaj chyba przeważyła miłość Tomka do noży Essie. Ma korbę na ich punkcie. No, ja też lubię Essie. I powiem tak, że chociaż lubię duże noże, to moim legendarnym jest ten. Essie 5 Rowan. No oczywiście też żylatka. Ostrzony był. No i tak jak mówię, duży nóż, duże prawdopodobieństwo, że chlaśniesz się. Ale taki o, krótki Essie 5. Jeżeli powoli, bez pośpiechu, w jedną, w drugą stronę porobisz. No, to tak mniej więcej. Ale rękawiczki. Jeżeli nie chcesz mieć paluchów urąbanych i tak dalej. Bo ten aspekt, którym ja będę chciał tak kończyć troszeczkę już. No, może trudno wam uwierzyć, ale dochodzi już 5 rano. Ja rano normalnie też do pracy wstaję. Tylko że ludzie mojego podobno pokroju, osobowości i tego, co tam jest we mnie, niektórzy mówią niezwykłego. I ja mówię bez przesady. Naprawdę nie jestem tym nadmuchanym własnym helem, megalomanem. Tak mówią osoby, które zazdroszczą na ogół. Ktoś może powiedzieć tylko, że czego mi zazdrościć. Mówię, jakby ktoś powiedział, że za darmo możesz dostać takie cechy, to szybko by powiedział, czego zazdrości. Ale nie o to chodzi. Ja mam upodobanie w tym, żeby uczyć się skromności, pokory. Z pewnością może gorzej, ale teraz zobaczcie. Nie obrażając nadal leśnych druhów. Jakiś chłopczyk, 13-letni, zapragnął, złapał baktyla. Baktyla bushcraftu można złapać nawet w wieku 60 lat. Tak jak to pani profesor. Ona już, no, w zasadzie już 4. rok idzie, jak ona bushcraftuje. Nauczyła się sporo, umie też. No i w lesie sobie poradzi. Natomiast zabawa też polega na tym, że ci, którzy wchodzą jako nowi, przejawiają fascynację. Są tymi wagonami, a nie lokomotywą, która ciągnie. No taki, który chce przewodzić, jeśli już chce, albo imponować, to niech mówi nie naprzód, tylko za mną. Teraz jest taki sobie człowiek z jednego kanału, który podsumował co po niektóre osoby. No i tego właśnie chłopczyka, nawet nie wiem jak on ma na imię, laleczka taka, biwakowe. I wszystko ustylizowane jest tak, dosłownie jak u Marcina Surowca. Ten chłopiec
przejawia wielką fascynację osobą Marcina Surowca. Ja to już mówiłem, jeszcze raz powtarzam. W poprzednim filmie to mówiłem. Także... jak zacząłeś oglądać od tej części, to możesz sobie pierwszej nie oglądać. Ale dobra, do rzeczy. Fascynacja. Większym jakimś autorytetem, umiejętnościami i tak dalej. No ale teraz tak. Marcin zaczął jeździć na rowerach, to nagle Panicz, jak go określił pewien człowiek, który trafnie podsumowywał pewne rzeczy. On ma dwie litery. Ósma litera alfabetu, mówiąc od tyłu, i ostatnia litera alfabetu, mówiąc od początku. I tak to z literkami jest, że pierwsi będą ostatni, a ostatni pierwszymi. To jest skrót. I tenże człowiek powiedział Panicz. No tak, ale on dokładnie kopiował i dokładnie powielał, tylko że z takim troszeczkę mini-mini mentorskim tonem, że to tak jest, bo idol bushcraftowy tak powiedział. Proszę was, chcę być dobrze zrozumiany i mam nadzieję, że tak pozostanie. Marcin jest kolegą. Mam telefon, dzwonię i tyle. Może nawet śpi gdzieś po nocy teraz. Nie w domu oczywiście. Ale chłopczyka nie znam. Nie hejtuję chłopczyka, nie obmawiam. Tylko wskazuję na zjawisko fascynacji. I teraz tak. Jarek prosił o to, że ktoś będzie naśladował Centuriona. Jeden ktoś mi przez telefon nawet powiedział tak. Słuchaj, o, teraz to kondory kupują. Kondory, bo wchodzą, bo te subskrypcje ci rosną z dnia na dzień. No, rosną. Jakbym podkupił, wykupił, czy jak to tam się robi, nie znam, to pewnie już miał nie wiadomo ile. Albo jakby na moim kanale jakaś laska wystąpiła fajna. No, to już w ogóle. No i teraz co się dzieje? To nie jest opcja taka, że jeżeli naśladuję, to jestem oryginalny. Bo ktoś będzie siedział sobie, o tak, w szkole sobie siedział taki młodzież i on będzie kolegom imponował i tak dalej, ale on kopiuje i naśladuje. Nie kopiuj, nie powielaj, nie naśladuj. Bądź sobą, bądź jak lokomotywa. Jak lokomotywa PT-47. Wiecie co, że ja kiedyś stanę sobie tam na tym wiadukcie i opowiem wam o tym o tej lokomotywie. Tutaj to się chyba Lucjan ucieszy. W takim żargonie PKP, taboru PKP, to PT-47 to jest słowa bodajże skrót od polski tabor, 47 numer to rok. Stara, taka fajna, z takimi kołami, takie fuch, takie, że ruszyła maszyna po szynach. Może kiedyś pójdę i zrobię odcinek i
powiedzą, że Centurion już normalnie przestaje być bushcraftowcem, tylko reporterem. Ale dobra, okej, nieważne. To jest przykład. Zrobię migawkę najwyżej, zapauzuję albo zastopuję, przeniosę się do lasu i tam sobie pokończę, ale kiedyś wam pokażę tą lokomotywę. Stoi obok dworca jako eksponat muzealny. Przydaje skarżysku kamiennej. Bardzo fajny klimat. No i cóż, tyle. Chcę wam powiedzieć jeszcze, że fascynacja. Zwróćcie uwagę na fascynację. Wychodzi na scenę jakaś tam Lady Gaga i pisk. Wychodził Elvis Presley i pisk. I to nieważne, czy to będzie Guns N' Roses, czy będzie to nawet chociażby wykład profesora Jerzego Bralczyka, człowieka od poprawnej polszczyzny, wymowy, pisowni oraz etymologii. I intelektualiści, ludzie z zasobem. O tak. I chwała oddają. Może na scenę wyjść, nie wiem, Behemoth. Znałem się kiedyś z basistą Behemota dobrze. No bo jego kobieta, matka jego dzieciaczka, wychowywała się ze mną razem. I nie w Gdańsku. Gdańsk-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, tak do siebie jeździli, albo na parę dni. Także nie sądzę, żeby Rafał Brauer, pseudonim Frost, basista, oglądał mój kanał. Ale nieważne. Slayer. Fanatycy, ci to w ogóle, o, trzeba było pokazać, na łysej czaszce wycięte z tyłu na łbie, tak wyżłobione jakimś tępym nożem, Slayer, no perfekt, tutaj gdzieś Slayer wyharatane, nie mówię o tatuażach, tylko o samo okaleczeniach lub o okaleczeniach na własne życzenie. I tutaj można się okaleczyć na własne życzenie. Z powodu fascynacji. Jak to jest, słuchajcie, z tą fascynacją? To jest coś takiego, że jeżeli weźmiemy fascynację, to zauroczenie jakieś, to powiem wam, że trudno jest ludziom to niejako dosłownie to jakoś wyjaśnić. No i jakoś tak, że to zaciekawienie to jest podstawowy element uczenia się. Wyobraźcie sobie na przykład Dalmatyńczyka. No i Dalmatyńczyk, taki o szczególnej maści, taki psia krowa taka, ma ciekawe ubarwienie. A ciekawym jest to, że nie każdemu może wydać się to ciekawe. To jest ciekawe, że może to niekoniecznie każdemu wydać się ciekawe. A to może zaciekawić innych z kolei, którzy ciekawią się tym, jak działa zaciekawienie. Ludzie nie mają po prostu, że tak powiem, wybierają sobie sami bożków, których chcą tam gdzieś naśladować, albo coś tam jeszcze robić. No więc co wam mogę powiedzieć? Nie trzeba wiele.
zobaczę, jak tam czas. No, jeszcze. To zaciekawienie. Czy na przykład, gdyby wziąć fakt, że ludzie się ciekawią różnymi rzeczami, no, bzdurami, lub jakimiś tam prostymi, nieskomplikowanymi. Dostają do koryta, mają wlaną papkę przez internet, przez telewizję, może nawet przez radio. Kiedyś to w ogóle tylko przez radio. No i co? I jedzą tą papkę. Słuchają różnych jakiś tam sobie. Program jest ustalony. I mało tego, ten program ma zaciekawić. Ale czym zaciekawić? Ja miałem takich różnych ludzi, którzy gdzieś byli, że tak sobie pozwolę fajnie to powiedzieć, bezpodstawnie nadęci swą cielesną umysłowością. A dlaczego tak chcą być zaciekawieni? No bo muszą oddać hołd, cześć komuś. Zamiast na przykład Bogu to uczynić. No ale nie każdy wierzy w Boga. Ja mówię, nie każdy musi wierzyć w Centuriona. Jeżeli nie ma Boga, drogi ateisto, to po co mówisz o Bogu, że Go nie ma? Warto się zastanowić. No i tutaj, a drudzy chcą mieć chwałę i poklask. Tylko że kiedy to osiągną, to na ogół zaczynają się przekonywać, że to nie działa. Krótka chwila jakiejś tam ekstazy i przemija. Oczywiście oni są pokazywani w taki sposób, że oni mają szczęście z tego powodu, czy jak. Tak się oni mądrzą, że nieraz śmiać się chce. Ja ludzi na przykład nieraz mówię, wie pan co? Ja uczynię, swoje 50 minut, czy tam 45, ile pan u mnie będzie, użyję tak, że pan będzie tutaj siedział 50 minut, a będzie tutaj mowa o jednej sekundzie. Jarek akurat siedział, się śmiał. On mnie zna. Dobrze, to ja teraz pana zapytam. Pan mówi o 50 minutach. Pytanie. Niech mi pan powie, co to jest ta jednostka czasu, jedna sekunda. Co to jest? I facet siedzi i... No takie proste pytanie pan zadaje, banalne. Przecież każdy wie. Ja mówię, no właśnie. Czyli nawet ludzie, których pan uważa za głupków, rzekomo wiedzą. Niech pan głośniej powie mi. No to on, no myślał i tak dalej, i tam mówi, że to jest jednostka czasu. Ja mówię, proszę pana, ja pana zapytałem, co to jest ta jednostka czasu nazywana jedną sekundą. Cisza.
może ja panu powiem, tak mówię do gościa. No i mówię mu, jest to czas równy 9 132 631 770 okresom promieniowania powodującego drganie atomu cezu 139. I to drganie to jest coś takiego, że musielibyśmy się udać w najmroźniejsze miejsce w układzie, na przykład słonecznym, lub wytworzyć taką temperaturę, jaka panuje na planecie Neptun. I na Neptunie jest taki jeden z kilku księżyców, który sobie tam chodzi dookoła, jak to księżyc. Taki nieduży jest dosyć. I nazywa się Tryton. Ma atmosferę, ale jakby w kuli zamarzniętej. Także jak z powierzchni wychodzi gejzer, jakieś gazy czy coś, to idą, odbijają się od sufitu i idą po suficie. Ale to tylko dla ciekawostki. Bo tam jest temperatura 0 Kelwina minus 273 stopnie Celsjusza, nawet przecinek 2. I to nazywa się struktura nadsubtelna. Czyli jak już zaczyna się drgnięcie temperatury, najmniejsze, minus 273,2 stopnia Celsjusza. To jak już zrobi się minus 273,1, to dzieje się coś takiego, że wtedy atom cezu przechodzi z jednego poziomu ze struktury subtelnej do nadsubtelnej. Czyli 0 Kelwina może być tam 0,0000, nawet 1. To jest tak czułe, że jak tylko zwiększysz o ten mikroskopijną wartość temperatury, to atom cezu zaczyna reagować w taki sposób, że zaczyna drgnać. Jak on już drga, to wyobraźcie sobie, że w ciągu jednej sekundy prawie 10 miliardów zrobi drgnięć. To jest tak, jakby wziąć piłkę kauczukową, puścić i tak trrr, 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 i tak powinna skakać. To weźcie sobie, pomyślcie nad taką ciekawostką przyrodniczą, że no, chodzi o temperaturę w spoczynku. I to jest taki opis rzeczy nie tak nieuchwytnych dla człowieka i zarazem uczący pokory i ukazujący potęgę dzieła stwórczego, tak bym to nazwał. Jaki to trzeba mieć umysł, żeby takie coś wymyśleć. No i teraz ta fascynacja. Jeżeli na miniaturce to będziecie widzieli, robimy coś takiego, co może wiązać się z krzywdą ludzką, ostrzegajmy, przestrzegajmy, nauczajmy. No i tyle Centuriona. No bo po co więcej? Jestem przy strefie
szeptania do Szokorka, także Szokorku, pozdrawiam Cię. Powiem Wam tak, tyle jeszcze w zaufaniu, że kilka takich ciekawostek będę też próbował na kanał wprowadzać. W zeszłym odcinku, wcześniejszym nieco, wypowiedziałem zapowiedź. Coś nowego na kanale. Znaczy tak naprawdę nic nowego, no. Co może być nowego na kanale u Centuriona? Dobra, okej. Jeżeli dotrwaliście do tej chwili, pytanie za 100 punktów i mówię serduchem nagrodzę i w ogóle jakoś tak opowiem o zwycięzcy. Jak myślicie? Co to za zapowiedź u Centuriona na kanale? Kto pierwszy zgadnie, to normalnie serducha w górę takie, że szok. To wszystko mniej więcej. Ja ze swojej strony życzę Wam dużo dobrego. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie choćby części poprzedniej, poprzednich części i tej części. Także pozdrawiam serdecznie. To wszystko z mojej strony. Zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej. Postaram się samemu dawać przykład, żeby bywać, ale ostatnio jestem wycieńczony. A teraz zamiast spać, już godzina 15 po 5, ja o 8 muszę wstać. Czy mogę sobie iść później tam, nie, bo jestem panem samym sobie, ale skoro chciałeś siedzieć, Centurionie, po nocach, no to sobie siedź, że tak powiem, najwyżej niewyspany pójdziesz. No i dobrze. Czasami niewyspanie daje mi więcej siły i mocy. Niż jakbym był za bardzo przespany. Mózg zmuszony do aktywności. Warto pomyśleć. Zwłaszcza nad tym, żeby nie pokaleczyć sobie palców, jak się ostrzy ostrzałkami typu Falkniven DC4. Także nagadałem się znowu. Może najwyżej Sylwek będzie miał słuchowisko. I cóż tu Centurion jeszcze może Wam żyć? Korzystajcie z radości, korzystajcie z lasu, cieszcie się nożykami jak Łazek Heathcliff. I doceniajcie każde swoje wyjście do lasu, bo to wyjście to jest piękna rzecz. Tam nie tylko odpoczywacie. Pomyślcie nad tym. Jeszcze jest takie coś. A to kiedyś omówię. A teraz das Ende.